Witam Was w kolejnej aktualizacji mojego programu Matematyczne Klocki Gwiazdy. To jest krótka aktualizacja, więc szybko ją Wam pokażę. Tym razem przejdę od razu do właściwej strony. Klikam więcej w prawym dolnym rogu. O, już jestem tutaj. Sekcja dodawanie pisemne się pojawiło. Będę teraz w kolejnych aktualizacjach dodawał animowane lekcje działań pisemnych. Na początku poszło dodawanie. Później będzie odejmowanie, dzielenie i mnożenie. I tutaj, jak widzicie, są dwie opcje. Kalkulator i nauka. Najpierw pokażę naukę, bo to jest najistotniejsze. Tutaj chodzi o to, już uruchamiam. Troszeczkę dam oddalenie, żebyście to dobrze widzieli. Żeby uczeń bez potrzeby słuchania nauczyciela albo mojej lekcji na przykład na YouTubie, posługując się tą lekcją, był w stanie po prostu nauczyć się pełnych zasad dodawania pisemnego. No i pokażę, jak to działa. Tutaj jest wszystko opisane, są animacje, jak to się wykonuje. Dobrze, wprowadzę jakieś argumenty. Niech sobie będzie 467, dodać jakąś mniejszą liczbę, niech będzie, o proszę bardzo, 34. Postępuję zgodnie z tym, co tu jest wypisane, czyli najpierw muszę wprowadzić argumenty. Gdybym nie wiedział, to po prawej stronie jest ikonka pokaż i mogę tam zobaczyć krótką taką animację, jak się to robi, no ale to sobie darujemy. Klikam w OK. No i teraz się rysuje kreska, rysuje się znak dodawania, rysuje się wiersz na wyniki, no i kolejne teksty, które tu się pojawiają, mówią mi, co mam robić. No mam przeciągnąć argumenty z pierwszej kolumny po prawej stronie. Przeciągam i zacznie się animacja, która pokaże, co będzie się działo dalej. Co normalnie uczeń powinien wykonywać. Puszczam. Jak widzicie, to jest pokazane wszystko to, co normalnie jest tłumaczone na lekcji. No i dalej krok po kroku. Znowu jest komentarz po lewej i po prawej stronie, który tłumaczy, skąd się ta jedynka u góry wzięła, czyli tak zwana jedynka w pamięci, i co robić dalej. No, kolejną kolumnę dodajemy. Została ostatnia, dodam, a jakże. Świetnie. Już czuję się bardzo nauczony, a ja, jakby to powiedzieć, umiałem to przedtem. Myślę, że ci, którzy to obejrzą, to po raz pierwszy, to też będą w stanie na podstawie takiej lekcji własne dodawanie wykonać. Teraz powrócę do ekranu głównego, czyli klikam sobie w domek. Jeszcze szybciusieńko pokażę kalkulator. Kalkulator nie jest taki jak tradycyjnie na telefonie, tylko wygląda w ten sposób. Na początku proponuję dwa wiersze, od razu się przełączę na cztery, troszkę się oddalę, żeby było widać wszystkie klocki, z których mogę sobie budować argumenty. Czyli w kolejnych wierszach wprowadzam sobie argumenty dodawania. I teraz je po prostu przeciągam i kalkulator na bieżąco wszystko od razu wylicza. Proszę bardzo, przeciągam i od razu mam wyliczany wynik, już bez żadnych animacji i gotowy. No i tak to wygląda pokrótce, czyli jest animowana lekcja, ciekawe jak Wam się spodoba, i kalkulator, ale nie taki tradycyjny, tylko taki, który ma utrwalać, można powiedzieć, i sposób zapisu, a także realizować wyliczenia na bieżąco. I tutaj można sobie sprawdzić na przykład pracę domową, jeżeli macie do zrobienia, to tutaj można ją sprawdzać właśnie na tym kalkulatorze. Oczywiście alternatywą jest tradycyjny kalkulator, jako zwykle. To tyle. Ciekaw jestem Waszych opinii, a tak czy owak będę robił kolejne lekcje i tutaj do tej aplikacji dorzucał. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.